Cześć, z tej strony Reni Farowe i dzisiaj mam dla Was filmik produktowy i chciałam Wam troszeczkę powiedzieć o jednym z moich bardziej ulubionych produktów. Są to pasty teksturowe. Pierwszy zestaw to będą pasty do efektu kamienia, a drugi zestaw to są pasty typowo teksturowe i jest to Black Sand, White Sand i Graphite Paste. To są takie pasty, które świetnie się sprawdzą w naprawdę takich mocniejszych projektach. Jeśli chcemy bardzo dużo tekstury, chcemy, żeby ona była bardzo widoczna, to te pasty idealnie się sprawdzą. Zaczniemy od Stone Effect Paste, czyli jest to zestaw past do tworzenia efektu kamienia i w zestawie znajdziemy trzy pasty i są to pasty o strukturze pumeksu, limestone, to tutaj tłumacz mi powiedział, że jest to wapień, oraz konkret, czyli beton. Są to trzy pasty w trzech słoiczkach i one bardzo się od siebie różnią i wszystkie trzy są bardzo fajne. Najpierw Wam pokażę, jak one wyglądają nałożone tą paletką malarską, bo te pasty są takie dość, one są gładkie, jeśli chodzi o strukturę, o nakładanie, ale mają bardzo dużo kamyczków. I jeśli chodzi o pumeks, to ta pasta jest biała, z bardzo takimi wyraźnymi kamyczkami, bardzo się one odznaczają. Wapień jest bardzo ciekawą pastą, bo nie widziałam nigdzie indziej takiej. Ona jest bardzo delikatna i ona jest taka trochę beżowa, ale wysycha na tak półprzeźroczysto i jest bardzo delikatna w strukturze. Jest bardzo przyjemna pod palcami. I beton, ona jest podobna do pumeksu, tylko że jest szara, ale też jeśli chodzi o strukturę, to jest podobna. Też ma bardzo takie wyczuwalne kamyczki. Więc mamy pastę, która wysycha na biało, na tak półprzeźroczysto i na szaro. Te pasty mimo swojej struktury, mimo tych kamyczków, bardzo przyjemnie nakłada się przez szablony. Oczywiście do takich past warto wziąć szablon, który nie jest bardzo delikatny, więc szablony typu pismo czy delikatna koronka mogą się nie sprawdzić, ale specjalnie wybrałam ten szablon, bo on nie jest aż tak duży. Jest bardzo fajny, ciekawy, taki nazwijmy to średnio drobny wzór i chciałam Wam pokazać, jak świetnie te pasty właśnie na tego typu szablonie wyglądają. Będziecie mogli też zobaczyć, jak te pasty wyglądają po wyschnięciu. Pasty nakłada się bardzo przyjemnie. Pasty można oczywiście sobie zafarbować różnymi pigmentami, jeśli byście chcieli inny kolor, ale równie dobrze po wyschnięciu można też popsikać mgiełkami, można liquidami też zafarbować tło i te pasty bardzo fajnie pigmenty przyjmują. Do czego wykorzystać te pasty? Oczywiście można wykorzystać do podstawowej formy, czyli powiedzmy stworzyć sobie właśnie taki efekt kamienia na przykład doniczce czy pudełku, ale można też te pasty wykorzystać po prostu do niezwiązanej z efektem kamienia pracy jako typową pastę teksturową. I tutaj też taka, myślę, fajna informacja. Ja te pasty kupiłam 4 lata temu. I nic mi nie zaschło, nie zaglądałam do nich, nic się z nim nie działo, ale jeśli coś by się wydarzyło, to wystarczy dodać medium akrylowego, to jest to samo medium, które zostało wypuszczone razem właśnie z liquidami akrylowymi i po prostu dolewacie, mieszacie i pasta jest jak nowa. Na początku pumeks mi troszeczkę zgęstniał, ale wymieszałam i wszystko jest ok. Oprócz tego, że pasty można nakładać przez szablon albo właśnie paletką malarską,
Te pasty również bardzo fajnie się nakładają za pomocą pędzli do dabowania. To są te pędzle, które ja wykorzystuję do past do rdzy bądź patyny. Te pędzle również świetnie się sprawdzają przy woskach, ale jeśli chcemy, nie zależy nam na jakby teksturze na całej pracy, tylko na przykład w punktach, na przykład chcielibyśmy trochę na odlewie, żeby było więcej, czy tylko w kilku miejscach, to te pasty również świetnie się właśnie nakładają za pomocą pędzla. Tutaj możecie zobaczyć, jak to wygląda. Kolejny zestaw past to są pasty, które występują pojedynczo w słoikach. To są duże słoiki po 250 ml i to są już bardzo, bardzo ziarniste pasty. Najbardziej ziarnista to Black Sand. Ona ma w sobie kamyczki, znaczy piasek czarny i zwykły. I moja troszeczkę już jest przyschnięta, mam ją również 4 lata, ale to też wystarczy dodać tego medium akrylowego i jest dalej taka fajna kremowa. No to jest naprawdę, jeśli chcecie bardzo wyraźną teksturę, chcecie jej bardzo dużo, to ta pasta jest idealna. Ja bardzo często wykorzystuję ją do projektów morskich, bo bardzo fajnie wygląda i ona wysycha na taki, no powiedzmy, troszeczkę przeźroczysty kolor i oczywiście widać te wszystkie, ten cały piasek. Jeśli chodzi o pastę White Sand, to ją się bardzo fajnie farbuje różnymi pigmentami. Ona wysycha na biało i też ma bardzo takie wyraźne te kryształki piasku. Oraz pasta grafitowa i ona jest szara, jak ją otworzycie. Ona wysycha na taki czarno-grafitowy kolor i ona nie dość, że jest drobinkami piasku, tylko o wiele drobniejszego, to jeszcze ma w sobie trochę brokatu. Także ona jeszcze dodatkowo bardzo fajnie się świeci. I z tych trzech to jest chyba moja ulubiona pasta. Używam jej najczęściej. I ona jest taka bardziej już kremowa, przez to, że ten piasek nie jest taki mocny, taki gruby, to ona nakłada się zdecydowanie najłatwiej i ją można bez problemu stosować właśnie z takimi delikatniejszymi szablonami. Teraz Wam pokażę, jak te pasty wyglądają nałożone przez szablon. No i do tych past polecam raczej szablony właśnie takie z bardzo wyraźnymi wzorami. Tak jak wspominałam, oprócz pasty grafitowej, pasta Black Sand i White Sand, no nie sprawdzą się przy maskach typu pismo, bo po prostu nie odbije się to tak dobrze. I co Wam jeszcze mogę powiedzieć? No, te pasty naprawdę potrafią bardzo fajnie wzbogacić projekt. Bardzo fajne są właśnie też do nakładania takiego punktowego za pomocą tych pędzli. Najczęściej, właśnie tak jak również wspominałam, przy projektach morskich, naprawdę bardzo fajnie dzięki tym pastom można uzyskać strukturę piasku. Jeśli chodzi o tą pastę Black Sand, bardzo fajnie też wygląda właśnie w takich steampunkowych projektach, gdzie chcemy pokazać bardzo, bardzo stare na przykład części mechanizmów, żeby pokryć je czymś grubszym niż powiedzmy pasta do rdzy. Albo można też zrobić tak, że najpierw nałożyć tą pastę Black Sand i później dopiero pokryć jeszcze pastami do rdzy. No wtedy naprawdę efekt jest bardzo gruby, dosłownie, bo pasty się nadbudowują na siebie i mamy bardzo, bardzo mocny efekt rdzy. I tutaj widzicie, ta pasta grafitowa jest taka najbardziej kremowa, najłatwiej się rozprowadza, ale naprawdę te pasty, te dwa zestawy są naprawdę taką podstawą. Mając te pasty, tak naprawdę można sobie stworzyć dużo innych past, bo można sobie dodać do nich brokat, można dodać sobie
Można je pokolorować, można dodać też mikę i naprawdę bardzo fajne, ciekawe rzeczy mogą powstać. I te pasty również wszystkie mam ponad 4 lata, troszeczkę zgęstniały, wystarczy dolać fluidu i wymieszać i wszystko działa. Tutaj możecie zobaczyć, jak wszystkie pasty wyglądają po wyschnięciu i ja Was bardzo zachęcam do kupna, bo naprawdę jeśli lubicie mediować, kochacie teksturę, to pokochacie te pasty. Pasty są w sklepie, linki są na dole, zapraszam Was na zakupy i co? I żegnam się z Wami. Cześć!